Доброго дня всім, шановні учасники нашого освітнього марафону. Сьогодні у нас черговий вебінар, і в гості до нас сьогодні завітав чудовий приватний університет, називається Collegium Civitas. Представляти його сьогодні нам буде пані Ілона Гловецька, керівник міжнародного відділу. Наша презентація буде на польській мові. Ну, думаю, що під час презентації не будуть виникати якісь такі глобальні питання з мовою, а якщо б, то прошу писати зразу в чаті, я буду старатися вам перекласти. І, звичайно, якщо виникають запитання, то прошу їх також писати в чаті, а після презентації ми все вам детально розкажемо. Тож, пані Ілоно, приказує пані слово. Tak, dzień dobry. Chciałabym Państwa serdecznie powitać. Jestem pracownikiem Międzynarodowego Działu Współpracy Zagranicznej i Promocji. No i może rozpocznijmy. Teraz właśnie pytanie, czy się przerzuca, czy Państwo widzą slajdy? Halo, halo? Tak, widzę. Widać, dobrze. Może zacznę od tego, że właśnie dokładnie w tym roku mija 25 lat, jak Collegium Civitas rozpoczął w ogóle swoją działalność, więc mamy taki równy jubileusz. Pytanie moje, czy pani będzie jeszcze tłumaczyć bezpośrednio po każdym moim zdaniu, czy po całym slajdzie, bo tego, przepraszam, nie ustaliliśmy na początku. Nie będę. Jeżeli nie wynikają pytanka, to dobrze. Pani będzie opowiadać, a tak. Tak. I jesteśmy pierwszym niepublicznym uniwersytetem, który w ogóle powitał studentów międzynarodowych w Collegium Civitas w 1997 roku. Jesteśmy uczelnią, która jest uczelnią trochę ani nie prywatną, ani nie państwową. Jesteśmy uczelnią non-profit. Oznacza to, że cała nasza działalność jest pokrywana z funduszy, które generują nasi kandydaci. Jako Collegium Civitas jesteśmy członkami konferencji rektorów szkół akademickich KRAS. Również posiadamy akredytację Journey to Changemaker z organizacji Ashoka. Jesteśmy również członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersyteckiego, jak również Europejskich Szkół Nauki Zrównoważonego Rozwoju i Badań. Jesteśmy tak naprawdę takim pierwszym uniwersytetem w Polsce, który zaczął działać bardziej pod kątem tego, w jaki sposób prowadzi się zajęcia. Studenci, klasy są, które są na naszej uczelni, są dedykowane do takiej bardziej kooperacji bliskiej z naszymi wykładowcami. Oczywiście posiadamy również duże aule, niemniej jednak takie studiowanie blisko kandydata, blisko studenta jest nam bardzo znane i w takiej staramy się wykładać właśnie w powiązaniu z bliskością do studenta, jak również byliśmy pierwsi, którzy uczelnią, którą oferowała programy międzynarodowe dla naszych kandydatów. Jeśli chodzi o to, na co Collegium Civitas w ogóle stawia, to jest przede wszystkim bardziej, to jest jakość niż ilość. Nie jesteśmy ogromnym uniwersytetem, bo tak naprawdę nie chcemy do końca nim być. Tak jak już powiedziałam, stawiamy na jakość niż na ilość. Dlatego też nasze te wymogi, jeśli chodzi o przyjmowanie kandydatów, są bardzo ściśle przestrzegane.
W chwili obecnej posiadamy ponad 200 wykładowców, którzy wykładają na naszej uczelni. Staramy się, aby byli to wykładowcy głównie osoby, które są osobami praktykującymi. Jeśli chodzi o lektorów, możemy się pochwalić tym, że naszymi wykładowcami były prezydent Bronisław Komorowski, a aktualnie naszym wykładowcą jest również prezydent Warszawy, dr Rafał Trzaskowski. Ale wśród puli wykładowców mamy również wielu ambasadorów oraz osób, które są szeroko znane w mediach. Jesteśmy jednym z liderów umiędzynarodowienia. Kooperujemy z ponad setką uniwersytetów na całym świecie. Oferujemy programy wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ oraz związane z tym granty. Jak również organizujemy szkoły, summer schools i różne inne kursy letnie. Tak jak już wcześniej powiedziałam, stawiamy na takie bezpośrednie kontakt z naszym studentem klasy. Najlepsze takie nauczanie to jest właśnie w mniejszych klasach, blisko naszego kandydata. I jesteśmy zlokalizowani w samym centrum Warszawy, w Pałacu Kultury i Nauki, który Państwo widzicie tutaj zresztą na slajdach, na pewno Wam ten budynek nie jest Państwu obcy. I tak naprawdę z takiej dosyć nawet niedużej instytucji jesteśmy jednym z liderów edukacyjnych na rynku polskim. Co oferujemy w ramach studiowania na naszej uczelni? To jest to, co podkreślałam już na początku, to jest jakość nauczania i jakość wyników, jakość nauczania podczas studiów. Najlepsi wykładowcy i tak naprawdę praktycy, jeśli chodzi o poszczególne programy. Kandydaci również mają możliwość przebywania w międzynarodowym środowisku, ponieważ na naszej uczelni studiują studenci z ponad 70 krajów. Studenci, kandydaci mogą również no, tak naprawdę polepszyć swoje umiejętności językowe, przede wszystkim w języku angielskim. Mamy ponad 25 programów w języku angielskim i tak jak już wcześniej powiedziałam, kandydaci mogą otrzymać granty z programu Erasmus+, w naszych partnerskich 70 uczelniach i również w ramach na naszej uczelni mamy dwa takie kluczowe działy, które są dostępne dla kandydatów. Pierwszy to jest profesjonalne Career Office. Jest to centrum karier, które prowadzi, pomaga studentom w na przykład uzyskaniu praktyk w Polsce albo za granicą. Prowadzone są indywidualne konsultacje, spotkanie z pracodawcami, z byłymi naszymi studentami. Pomagamy też studentom w takiej adaptacji codziennej. Oczywiście nasi kandydaci mają również dostęp do programu uniwersyteckiego Virtual University. Mogą też studenci należeć do wielu organizacji, o których troszeczkę powiem później. Od niedawna funkcjonuje u nas również taki departament Welcome Point, który
również pomaga w załatwianiu kwestii formalnych, jeśli chodzi o studiowanie na naszej uczelni. Troszkę powiem o rankingach, ponieważ z perspektywy też rodziców jest to, myślę, i jakże oczywiście i kandydatów istotne, ale chciałabym podkreślić, że mamy pierwsze miejsce w takim rankingu ELA, jeśli chodzi o program socjologia i stosunki międzynarodowe wśród wszystkich niepublicznych uniwersytetów w Polsce, jak również pierwsze miejsce w rankingu perspektywy, to jest taki jeden z ważniejszych rankingów w Polsce prowadzonych wśród wszystkich publicznych i niepublicznych uniwersytetów, jeśli chodzi o socjologię. Trzecie miejsce również w rankingu perspektyw wśród uniwersytetów niepublicznych w International Relations. Posiadamy również, mamy również piąte miejsce w umiędzynarodowieniu pośród w ogóle wszystkich uniwersytetów w Polsce i ósme miejsce jako jeden z najlepszych uniwersytetów w niepublicznych uniwersytetach. Miejsce to osiągnęliśmy w 2020 roku. Jeśli chodzi o programy, tutaj przedstawiam programy anglojęzyczne i takie cztery programy International Relations, Socjologia, Zarządzanie, Management i Journalism and New Media. Jeśli chodzi o programy magisterskie, to są z dziedziny, programy z dziedziny socjologii, Managementu International Relations. Tutaj mamy dwa programy. Jeden taki najnowszy program Strategic Peace and Conflict Studies, do którego bardzo Państwa kandydatów zachęcam do aplikowania. I również w swojej ofercie mamy dwa programy, które są programami Double Degree. Są to programy z Uniwersytetem Sulejman Demirel University z Kazachstanu i program z West Virginia University. Jak już wcześniej wspomniałam, umiędzynarodowienie w Kolegium Civitas jest dla nas bardzo istotne i chciałam podkreślić, że te umiędzynarodowienie odbywa się poprzez oczywiście ofertę naszą angielskich programów, jak również poprzez te double degree diploma, o których już wspomniałam, poprzez wymianę studencką w Erasmus, w programie Erasmus Plus bądź umowami bilateralnymi, które mamy podpisane z innymi uniwersytetami z całego świata. Oraz, tak jak już wspomniałam, poprzez studentów, którzy do nas przyjeżdżają, a mamy już ich z 70 różnych krajów. Generalnie mogę powiedzieć, że prawie 30% studentów stanowią studenci z krajów spoza kandydatów międzynarodowych i muszę powiedzieć, że najliczniejsza grupa to są kandydaci z Ukrainy. To jest właśnie mapa, która przedstawia kandydatów z całego świata, z ponad 70 krajów. Jeśli chodzi o dofinansowania granty, to w Kolegium Civitas jest 6 typów takich grantów. Pierwszy to jest pomoc finansowa dla studentów zagranicznych oraz studentów, które posiadają kartę pobytu. Kolejna to jest nagroda rektora za najlepsze osiągnięcia dla 5 najlepszych studentów w nauce. Dodatkowo posiadamy takie dodatkowe granty z NAWA, z tym, że są to granty, które są przyznawane jakby niezależnie od nas, w związku z czym ich dostępność należy sprawdzać na naszych stronach internetowych lub stronach NAWY. Staramy się na bieżąco oczywiście informować również Państwa, jakie te programy są dostępne.
i program Erasmus Plus, o którym już Państwu wspominałam. Wszystkie te dokumenty, wszystkie informacje są oczywiście dostępne dla kandydatów na naszych stronach internetowych i jakby zachęcam do tak naprawdę do zapoznania się z tym, co jest na naszych stronach internetowych, do czytania. Jest to najlepsze źródło też wiedzy o tym, co aktualnie dzieje się w zakresie dodatkowego finansowania dla kandydatów, ale też dla studentów. O programie Erasmus Plus może nie będę tutaj teraz dużo mówiła. Ten opis tego programu oraz jaka jest możliwość finansowania, jakie trzeba składać dokumenty, te wszystkie informacje mogą Państwo również znaleźć na naszych stronach internetowych. Jeśli chodzi o refundację tych kosztów w ramach Erasmus Plus, zależy to od tego, do jakiego państwa dany student się wybiera. Jest mi tutaj trudno powiedzieć na chwilę obecną, jakie to są wysokości dofinansowania. W Kolegium Civitas mamy również promocję, taką jedną, którą zachęcam oczywiście do wszystkich, natomiast jedna, która jest najwcześniej ogłaszana, jest to promocja Early Birds i można otrzymać aż 20% zniżki na semestr, na pierwszy semestr. Dlatego zachęcam do wczesnego kandydowania na naszą uczelnię. Mamy też zniżki Invite a Friend. Można również w czasie roku szkolnego, przełożyć dokumenty z innego uniwersytetu do nas. Wtedy również oferujemy taką zniżkę. Mamy również zniżkę familijną i zniżkę dla naszych byłych studentów. Jeśli chodzi o pobyt kandydatów housing service, czyli miejsce, gdzie mogą studenci zamieszkać, to nie mamy takiego swojego wytypowanego akademiku do zamieszkania. Tak jak już powiedziałam, mieścimy się w samym centrum Warszawy, więc miejsce, aby znaleźć takie miejsce, nie jest to dużym problemem, ale mamy takie miejsca, które możemy polecić. To są trzy miejsca, to jest dormitory na Leszczyńskiego, to jest Pepe Housing i Student Depot. Wiem również, że studenci tak naprawdę korzystają z grup facebookowych, gdzie komunikują się między sobą i starają się znaleźć taką dogodną lokalizację razem, wspólnie dzieląc apartamenty, mieszkania. Natomiast oferujemy oczywiście w ramach naszej oferty pomoc w znalezieniu takiego miejsca poprzez stosowny dział. Wspomniałam troszeczkę o Centrum Karier. Na chwilę obecną tak naprawdę w takiej sytuacji pandemicznej, w której jesteśmy, oprócz tych rzeczy, które wspomniałam, na chwilę obecną studenci mogą skorzystać również z pomocy psychologicznej. Jeśli jest takowa potrzebna, należałoby się skontaktować z działem Centrum Karier, który umówi takie spotkanie. Oprócz konsultacji, o których wcześniej wspomniałam, dział Centrum Karier proponuje również konsultacje w zakresie pisania na przykład CV i damy też taką specjalną dedykowaną grupę na Facebooku dla osób, które poszukują pracy lub praktyk. Troszkę o punkcie Welcome Point. To jest taki punkt, pierwsze takie miejsce, w którym kandydaci nasi przychodząc na nasz uniwersytet pomaga w adaptacji w pierwszych dniach pobytu w Kolegium Civitas.
jak również proponuję pomoc w zakresie takiej wypełnienia formalności, jeśli chodzi o aplikowanie na studia. Pomaga również w zakresie legalizacji, pobytu w Polsce, organizowania różnych wyjść kulturalnych i organizuje również Dni Kultury i Dni Adaptacyjne. Posiadamy, jeśli chodzi o takie bardziej inicjatywy studenckie, to studenci posiadają swoje własne takie inicjatywy. Trzy. Pierwszy to jest Student Council, to jest zarząd wybierany przez oczywiście samych studentów, który bardzo prężnie działa w organizacjach studenckich. Drugi to jest studencka inicjatywa dotycząca programu Erasmus Plus i spotkań w ramach Erasmus Plus oraz trzeci program to jest Buddy Program. To jest taki program, który pomaga osobom, które przyjeżdżają w takich, nawet w takich rzeczach jak odbiór chociażby z lotniska bądź inna pomoc logistyczna. Organizuje też dni kulturowe i generalne informacje o tym, co się dzieje na naszym uniwersytecie i co się dzieje tak naprawdę w Warszawie. Troszeczkę o organizacjach studenckich. Niektóre z nich działają teraz w sposób online'owy, niektóre ze względów pandemicznych zostały ograniczone, niemniej jednak one prężnie działają. Mamy tutaj, jak Państwo widzicie, też taką organizację European Ukraine, bardzo również prężnie działająca organizacja, więc też zachęcamy kandydatów, gdyż dodatkowo przy ubieganiu się o dofinansowania studenci otrzymują dodatkowe punkty za działalność w organizacjach. W związku z czym bardzo zachęcamy naszych studentów o to, aby działali właśnie w naszych tych organizacjach. Jako Kolegium Civitas dbamy o to, aby chcemy mieć wiedzę na ten temat, jak jest Kolegium Civitas postrzegane przez studentów i co roku dokonujemy takiej ankiety satysfakcji z naszego uniwersytetu i tutaj mogą Państwo zobaczyć, jakie są te wyniki. 77% studentów jest dumnych z tego, że studiuje w Kolegium Civitas, 92% studentów jest zadowolonych ze studiowania w Kolegium Civitas, aż 93% studentów rekomenduje, żeby studiować na naszej uczelni i 92% studentów jest zadowolonych z takiego życia społecznego na naszej uczelni. To jest dla nas z pewnością dużym sukcesem w dobie dzisiejszych czasów pandemicznych. Tutaj Państwu przedstawiam krótkie wideo, więc zachęcam do spojrzenia. Są to nasi byli studenci z Uzbekistanu, z Ukrainy, którzy w krótki sposób przedstawiają naszą uczelnię. Zapewne będą mogli Państwo się bliżej też z tym zapoznać, pobierając to z naszych stron internetowej. Tutaj też jeszcze troszeczkę więcej na temat konkretnych programów Kolegium Civitas. Oczywiście jesteśmy dostępni na mediach społecznościowych, więc zachęcamy również do oglądania naszych filmów, oglądania naszych stron, zapoznawania się z materiałami. Mogą się oczywiście Państwo kontaktować się z naszym Departamentem Promocji Międzynarodowej, ale również oczywiście z działem rekrutacji. I to chyba jest wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście chętnie na nie odpowiem. Dziękuję Pani Ilono, bardzo ciekawie.
Tak wszystko tak. O, już jest pierwsze pytanie. Tak, jaka proszę. Wartość na studiów na z programu Double Diplom? No przede wszystkim wartość dodana tego programu jest taka, że po pierwsze spędzają Państwo czas też za granicą, więc kandydat może prawdziwie poczuć, co to, jak to jest studiować za granicą. Ma osiąga konkretne, wymienne doświadczenia, studiując ten jeden rok za granicą, jeden rok u nas. Jest to no, nie do sfinansowania, że tak powiem. Czy nauka idzie w języku polskim, czy tylko w angielskim? Na naszej uczelni mogą Państwo studiować w trzech różnych trybach. Pierwszy tryb to jest oczywiście po angielsku, to są te programy, które Państwu przedstawiłam. Natomiast oczywiście jest też, mogą Państwo studiować w języku polskim, a również mogą Państwo studiować w języku polsko-angielskim, na kierunki polsko-angielskie. Dziękuję. Z jakich krajów cudzoziemcy na jakich kierunkach, ja tak rozumiem, na pewno to ma być napisane. Z jakich krajów najbardziej? Najczęściej to jest Ukraina, oczywiście, tak jak już wspomniałam, ale mamy też studentów z Uzbekistanu, z Kazachstanu. Wiele kandydatów jest z Afryki. To są takie główne kierunki. Proszę powiedzieć, jaka najpopularniejsza specjalność w uniwersytecie i jaki limit miejsc na jedną specjalność? Czy jest taki w ogóle? Czyli rozumiem, że jak nie jest duży kolegium, to na pewno jest jakaś ilość miejsc dla cudzoziemców na jakieś pewne kierunki. To znaczy trudno mi powiedzieć jest o limitach, dlatego że tak naprawdę wszystko to zależy od tego, jak dużo kandydatów zgłosi się w danym roku. I nam jest to bardzo ciężko oszacować. Kolegium Civitas nie jest dużą uczelnią, ale też oczywiście się rozwijamy. Kiedyś byliśmy na 3 piętrach, teraz już zajmujemy 4 piętra i kto wie, co będzie dalej. I trudno mi też powiedzieć o kierunkach, które są najbardziej, jeśli chodzi o najbardziej oblegane, ale na pewno dziennikarstwo, na pewno stosunki międzynarodowe, ale socjologia również, tutaj zarządzanie, to nie ma, tak naprawdę nie ma jednego kierunku, powiem tak. Rozumiem, dziękuję. Czy Karta Polaka da możliwość bezpłatnego nauczania się? Na naszej uczelni nie, jesteśmy uczelnią niepubliczną.